Witam Cię serdecznie. Ten projekt, ten pomysł już chodził dawno po mojej głowie. To, co zaczęłam już od jakiegoś czasu realizować, poza kamerą, poza tym, co pokazuję tutaj na YouTube, choćby nawet na innym moim kanale Przestrzeń dla Piękna, na który bardzo serdecznie zapraszam osoby, które interesują się też tym zewnętrznym pięknem, czyli pielęgnacją, makijażem i tego typu rzeczami. Bardzo długo już chodziło mi po głowie, żeby mówić też o innych rzeczach, żeby mówić o tematach rozwojowych. Pomimo tego, że jest tego dzisiaj dużo na rynku, to czuję, że chcę też podzielić się swoim doświadczeniem mimo wszystko. Więc ten film jest takim trochę wstępem do tego, co będzie się działo na tym kanale, ale już chcę dwa słowa powiedzieć dzisiaj, żebyś zobaczył, zobaczyła, czy to, co mówię, to Cię przemawia, czy to z Tobą rezonuje i czy w jakikolwiek sposób będzie to pomagało w Twoim życiu i jest Ci to do czegokolwiek potrzebne. Jeżeli chodzi o przestrzeń dla rozwoju, to, co będę tutaj robić, to, co będę tutaj omawiać, to tematy stricte życiowe, to tematy, które na co dzień nas otaczają i niekiedy są bardzo pomijane, a niekiedy jest już po prostu tyle informacji na ten temat, że mam wrażenie, że jest aż za dużo, że ludzie dochodzą do takiego wniosku, że to nie może być aż tak proste. To, co chcę Ci dzisiaj przekazać, to jest właśnie to, że życie w dzisiejszym świecie pod tym kątem nie jest łatwe, że żyjemy w bardzo dużym stopniu w mediach społecznościowych i w internecie. To jest narzędzie, z którego korzystamy na co dzień, a przynajmniej większość z nas korzysta i który chcemy czy nie chcemy, bardzo duży wpływ ma na nasze życie, na nasze podejście, na naszą podświadomość, na nasze poglądy, na nasze przekonania itd., itd. To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że Instagram, że Facebook, że internet, to, co ludzie pokazują w internecie, to jest tylko jakaś część ich i to jest tylko część ta, którą oni chcą pokazać. Dlatego to nie jest miarodajne, niby oczywiste, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę dzisiaj przekazać, bo być może nikt Tobie tego od dawna, albo może nawet nigdy nie powiedział, że to, że niekiedy czujesz się nie okej, to jest w porządku. To, że Twoje życie układa się tak, a nie inaczej, to też jest w porządku. To, że nie akceptujesz pewnych relacji w swoim życiu, to też jest ok. To, że niekiedy się denerwujesz, to, że niekiedy płaczesz, to, że niekiedy Cię coś boli, to, że niekiedy masz ochotę spać cały dzień, to, że niekiedy masz zły humor, to też jest ok. To, że Twoje dzieci się kłócą, biją, to też jest ok. To, że kłócisz się z partnerem, z partnerką, z żoną, z mężem, to też jest ok. To, że po prostu życie na co dzień sobie płynie i że jest tak nieidealnie wręcz, to też jest ok. I to jest prawdziwe życie. Nie to, co widzimy na Instagramie, nie to, co widzimy na Facebooku i nie to, co widzimy ogólnie w internecie, w reklamach itd. Nie ma idealnych par, nie ma idealnych związków, nie ma idealnych dzieci, idealnych kobiet, idealnych mężczyzn. Jesteśmy po prostu tacy, jacy jesteśmy i dzięki temu jesteśmy różnorodni, jesteśmy w tym piękni tak naprawdę. I o ile nie szkodzisz innym na co dzień, o ile nie robisz nikomu krzywdy, nie manipulujesz, nie używasz, wiadomo, przemocy i tego typu rzeczy, to to, że nie zawsze czujesz się dobrze i to, że Twoje relacje w życiu nie zawsze są idealne, to jest ok. Chciałam, żeby to było jasne. Niby oczywiste, ale wiem, że wiele osób bardzo mocno obwinia się o to, że ich życie nie jest idealne. I o ile nie mówią o tym na co dzień, to w głębi duszy czują się winni za to, że ich życie nie jest idealne, nie jest takie jak właśnie na tym koncie na Instagramie, które przysłowiowym koncie, będę się tego konta trzymać, dlatego że to jest dobry przykład, że to moje życie nie wygląda tak, jak właśnie tam wygląda. I nawet jeżeli ktoś pokazuje, że ma te idealne życie, to ja nie twierdzę, że on nie jest szczęśliwy, że on nie ma fajnego życia, ale uwierzcie mi, tam zawsze jest coś, co jest do przepracowania. My żyjemy w świecie, który jest lustrem nas samych i z jakiegoś powodu taki jest. Myślę, że wiecie, po nitce do kłębka będziemy tak jakby przechodzić do różnych tematów, też takich może bardziej odjechanych, jak to niektórzy mówią, ale no, żyjemy w tym świecie nie bez powodu. I akurat tak on jest skonstruowany, że my z jakiegoś powodu przechodzimy przez różne trudności w naszym życiu. Mało tego, to co powiedziałam, skoro ten świat jest lustrem, to my się możemy w nim odbić, możemy zobaczyć, co dosłownie jest z nas samych, ale dzięki temu też to uzdrowić. Także dobra wiadomość jest taka, że obojętnie na jakim jesteś etapie dzisiaj w swoim życiu, czy jesteś szczęśliwy, nieszczęśliwa, czy coś się dzieje nie tak z Twoim zdrowiem, czy cokolwiek się dzieje nie tak, jakbyś chciał, Można to zmienić. To wszystko zależy od Ciebie. Moim takim celem w tych filmów jest to, aby pokazać, że masz naprawdę na wiele rzeczy wpływ. Tylko bardzo często tego nie widzisz. I tego nas po prostu nie uczyli nigdy w szkołach, nie uczyli nas tego po prostu nigdzie. Rodzice też nie mieli nasi tej wiedzy, żeby nam to przekazywać. Dlatego teraz jest taki moment, gdzie... Dlatego jest taki przesyt tych wszystkich rozwojowych rzeczy, bo ludzie nagle zaczynają to odkrywać i chcą się tym dzielić. I wcale się nie dziwię, bo ja też miałam wiele takich etapów, gdzie jeszcze nie byłam gotowa na pewne rzeczy, a już chciałam o tym mówić, ale to wtedy, wiecie, takie ego bardzo często dochodzi do głosu, bo ja już to wiem, a inni tego nie wiedzą, więc ja teraz mogę, wiecie, zmieniać cały świat i kontrolować cały świat. Natomiast dzisiaj robię to z takiej chęci przekazania tego po prostu z serca. Więc podsumowując, to, że jesteś nieidealny i nieidealna, to jest hiper okej, to jest super okej i w ogóle fajnie, bo dzięki temu jest co robić w tym świecie, a po to tu jesteśmy, żeby podwyższać jakość naszego życia, żeby przechodzić przez pewne trudności, żeby właśnie uzdrawiać siebie. Ja mam takie głębokie przekonanie, że właśnie po to tutaj na tym świecie jesteśmy, żeby po prostu nasza dusza na tym etapie ewolucji, ona po prostu potrzebuje to przeżyć. I to, że jesteś w takim związku, to, że jesteś w takim kraju, w jakim żyjesz, w takim miejscu, to nie jest przypadek, to jest właśnie po to, żebyś mógł, jak to się mówi, jak to jest bardzo już oklepane i wręcz takie banalne, przepracować coś, co jest na danym momencie ważne dla Twojego ciała, dla Twojej duszy do przepracowania. Więc masz wpływ na wiele rzeczy i mam nadzieję, że dzięki tym filmom zobaczysz, jak na wiele rzeczy masz wpływ i mam nadzieję, że dzięki temu poczujesz, jaką masz moc, poczujesz, że możesz tak naprawdę zmieniać siebie, możesz zmieniać otoczenie swoje właśnie poprzez swoją postawę, akceptując siebie. O tym też oczywiście będziemy mówić, jak to robić stopniowo. Akceptując siebie, kochając siebie coraz głębiej, coraz mocniej i dzięki temu, że zaakceptujesz siebie coraz mocniej, coraz głębiej, będziesz w stanie bardziej akceptować innych ludzi i pozwalać im być takimi, jacy oni są, nie zmieniać ich dlatego, bo Ty tak chcesz. Dzisiaj bardzo krótko, natomiast to, co jeszcze dzisiaj chcę powiedzieć w tym filmie, to to, żeby w tym wszystkim nie robić nic na siłę, żeby czekać na odpowiedni moment, bo pomyśl, jeżeli ktoś robi Ci coś na siłę, ktoś chce, żebyś coś zrobiła, a Ty tego nie chcesz robić, no to co Ty robisz? Pierwsze co, wycofujesz się. Odsuwasz się od tej osoby, włączają się wszystkie mechanizmy obronne i jest zapora. Tego nikt nie lubi. Nasze dzieci tego nie lubią, nasi partnerzy tego nie lubią. Pozdrawiam, kochanie. Nikt tego nie lubi. Naprawdę. I myślę, że ta kontrola jest coraz bardziej odpuszczana właśnie wtedy, kiedy akceptujemy siebie, bo dzięki temu też mamy sobie więcej tolerancji i pozwalamy ludziom, aby oni też byli tacy, jacy są po prostu. Także nic na siłę, wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie, wszystko przyjdzie w tym momencie, kiedy jesteś na to gotowa. Natomiast myślę, że nasze priorytety, przez to, że są tak bardzo pomieszane przez świat i przez środowisko, w którym żyjemy, że nie dostrzegamy po prostu tych rzeczy, które na co dzień są ważne i które właśnie tak naprawdę są takim prawdziwym rozwojem, a nie tym takim sztucznym dla ego, który przez chwilę sprawia, że my czujemy się lepiej, ale tak naprawdę to nie jest to prawdziwe szczęście, które osiągamy w sercu. To jest takie szczęście na chwilę dla mózgu, nie? Tam się uwalnia kilka hormonów, my przez chwilę czujemy się szczęśliwi, ale potem znowu jest ta pustka, ta dziura, która cały czas jest w Tobie i dalej czujesz, że się dusisz, a tak naprawdę nie wiesz dlaczego. Przecież już zrealizowałeś tyle marzeń, tyle celów, tyle wszystkiego, a dalej czujesz, że tam w środku jest pustka. Więc będę chciała więcej mówić na ten temat, dzielić się swoim doświadczeniem, dzielić się doświadczeniem, które przerabiam z ludźmi, z którymi pracuję. Oczywiście absolutnie nie będę mówić z kim, co i jak, nie bójcie się, spokojnie, absolutnie nie będę tutaj w ten sposób mówić, tylko na podstawie tego wyciągnęłam po prostu w swoim życiu pewne wnioski. Pracując z ludźmi już od ładnych paru lat, obserwuję po prostu pewne mechanizmy u siebie, u nich i chcę się tym dzielić. Chcę pokazać, jak można polepszać komfort swojego życia. Nie mówię tutaj o rzeczach materialnych, chociaż one są efektem ubocznym. Mówię tutaj o czystym spokoju w sercu, w duszy, o spokoju umysłu o tym, żeby czuć się, pomimo tego, co się dzieje na zewnątrz, żeby czuć się bezpiecznym. Myślę, że mogę się podzielić wieloma rzeczami, które mi bardzo pomogły, dlatego że jeszcze jakieś 10-15 lat temu byłam osobą, która właśnie była idealną reprezentacją tego, jak żyć, żeby się zamartwiać najwięcej, jak się tylko da, jak tworzyć po prostu czarne wizje i jak stwarzać sobie po prostu problem z wszystkiego, co tylko napotkasz w swoim życiu. Więc te sposoby, które mi pomogły, być może pomogą też Tobie. I chciałabym wdrożyć taką małą tradycję w moich filmach, z którą już teraz na dzień dzisiejszy się podzielę. Pod koniec każdego filmu będę dzieliła się afirmacją. Afirmacje to są krótkie zdania, które dosłownie programują, zrobię też o tym odcinek, które dosłownie programują nasz umysł, naszą świadomość do tego, żeby odkodować rzeczy, które gdzieś tam kiedyś zostały w nas zakodowane. Ale tak jak mówię, o tym zrobię osobny odcinek. Afirmacja, którą chciałabym się dzisiaj podzielić, to odpuszczam wszystko, na co nie mam wpływu. Jeżeli jesteś w takim momencie w Twoim życiu, że czujesz, że chcesz tak bardzo coś zmienić, tak bardzo chcesz coś zmienić, ale tak bardzo się starasz, a nie wychodzi, odpuszczam wszystko, na co nie mam wpływu. To, że jestem tu, gdzie jestem, to jest ok. To, że jestem, jaka jestem, to, że jestem, jaki jestem, to też jest ok. Odpuszczam to, na co nie mam wpływu. I z tym Was dzisiaj zostawiam. Dziękuję bardzo za